16 listopada 2023, Klinika Imopexis. Witają Was Marta Wodarczyk i Tomasz Wilczewski. Witajcie. Martuś, pewnie tak samo jak ja nie może się doczekać kolejnego odcinka, raz w miesiącu nadajemy, ale to, co się tutaj dzieje, jest zdecydowanie magiczne. Z tym, że nie możemy powiedzieć od razu, co będziemy robić dzisiaj, chociaż zapowiedzi na platformach medialnych się pojawiły, ale zawsze idziemy dwa kroki do tyłu, więc pierwsze spotkanie w tej drugiej, w drugim sezonie Kliniki Imopexis na ekstratrener.pl. Zaczęliśmy od Marcina Starzykiewicza, trener Garbarni Kraków, trener SMS Tychy. No, co ci tam utkwiło w pamięci? Przede wszystkim to, że Marcin podkreślał wagę metody Imopexis i to, że można ją wykorzystywać w każdej dziedzinie życia, czyli że nie wykorzystuje jej tylko tak naprawdę na treningach, ale również, że tak powiem, implementuje ją w swoim życiu prywatnym, w relacjach z żoną oraz z cudowną córeczką. Fajnie, to ja powiem trochę piłkarsko w takim razie, jak ty dałaś prywatnie. Z Marcinem rozmawiam niemal codziennie i dzisiaj miała miejsce taka sytuacja. Marcin tłumaczył pewne aspekty z fundamentów gry, wiesz, takie ćwiczenie tam wyjaśniał i tak dalej. I pokazywał logikę, która występuje w tym, żeby środek był skuteczny, żeby zawodnicy doszli do rozwiązania. No i to było wręcz proste do zrozumienia i wykonania. Marcin powiedział, że dzisiaj zrobiłby to inaczej i zaczął tak mocno opowiadać o tym środku, że praktycznie po 3 minutach mu przerwaliśmy i to było wielkie wow. To było wow takie, że Marcin, kiedy wszedł na ścieżkę Imopexis, dostał ogromną wiedzę. Po prostu 3 lata temu zrobiłby to, co było zrobione, powiedziałby, no wszyscy byliby zachwyceni. A dzisiaj Marcin nie widzi końca. Nie widzi końca wiedzy, doświadczaniu, realizacji, wpływów środowiskowych, technicznych, psychopedagogicznych i rozumienia gry. Te wszystkie rzeczy ten człowiek dzisiaj się nauczył i jest nauczycielem dla wielu, wielu innych już trenerów. Dodam tylko, że do końca tego roku będziemy mieli okazję z Marcinem przeszkolić kilka akademii piłkarskich w kraju i konferencje na 2000, na, gdzie, dwa, więcej, bo jeszcze online, no, 2-3 tysiące ludzi, trenerów w certyfikacji i tak dalej, więc no, wielka postać nam rośnie polskiego szkolenia i za Marcinem idą kolejni i tutaj wszystkich również pozdrawiamy. No i dobra, odcinek w tył to Rafał Murawski from USA. Co tam, powiedz, cię trafiło? Wydaje mi się, że to było istotne, że Rafał bardzo fajnie mówi o tym, że przechodzi z aspektu takiego mentalnego w aspekt, w taki detal, czyli zaczyna rozmawiać z dzieckiem, z podopiecznym i mówi o pewności siebie, pyta się, jak zawodnik może czuć się pewnie na boisku. I dochodzi do jakiegoś detalu, do tego detalu, który jest istotny u nas w metodzie Imopexis, który potem można wykorzystać w treningu i przeprowadzić przez wszystkie 3 fazy zajęć, tak? Rafał jest jednym z człowiekiem, tak sobie pozwolę, który no, ma trudną drogę pełną pasji przede wszystkim, a pasja to cierpienie i spełnienie. Niebezpieczna sprawa, no. Ale on tym idzie. Pracuje już w drugim klubie MLS-u, najwyższej ligi rozgrywkowej. Pracuje z maluchami, pracuje ze średnimi, asystuje gdzieś tam przy dużej piłce. Wszędzie Rafał jest i codziennie, no inaczej, może kontaktu nie mamy codziennego, ale też bardzo częsty i cały czas niezmiennie zmagamy się w budowaniu środków, w układzie modelów gry, w detalach przede wszystkim, bo zresztą ciekawa rzecz, Rafał teraz robi najwyższą kwalifikację trenerską i oni to samo, jak ja się cieszę, jak on to powiedział, mówią to samo co wy, od detalu do szerszego kontekstu i tak dalej, no a oni idą mocno, w Stanach organizacja i myślenie no idzie jakby nie na dziś, nie na tu i teraz, nie na wynik, tylko na pewien prognostyk tych zdarzeń, które mogą mieć miejsce. Zresztą moje marzenie, Martusia, jest takie, że Marcin wyszkoli tych młodych zawodników,
Rafał poprowadzi tych już dużych zawodników na poziomie Ligi Mistrzów, co mówiłem, no ale jest jeszcze ktoś do tego potrzebny, kto będzie tym w pewien sposób zarządzał i będzie to koordynował i pomoże swoim doświadczeniem, o którym dzisiaj usłyszymy, zbudować ten świat. I takich tu Imopexis ludzi przyciągnął, zbudował związki przyjaźni i tak dalej. Człowiek, którego Marta bardzo, bardzo szanuje za to, że jest konsekwentny, prawdziwy i ma taką determinację w tym, co robi. Nie potrafi kłamać, to przede wszystkim jest ważne dla środowiska sportowego. Facet z zasadami i to chyba najlepiej wyrazi naszego dzisiejszego gościa, który nazywa się Krzysztof Skarżyński. Krzysztof, zapraszamy Cię. Cześć wszystkim. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze? Słychać doskonale. Dziękuję za wprowadzenie, Tomek, za te ciepłe słowa. Dziękuję za zaproszenie w ogóle na ten live i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy będą nam dzisiaj towarzyszyć w naszej godzinnej drodze posłuchać o piłce. Sylwetka Chrisa. Będziemy mówili Chris, mimo że Krzysztof, ale ona też będzie uzasadniona. Chrisu, tak myślę, przejdziemy sobie przez pryzmat twojej osoby, właśnie doświadczenia, które zbierałeś, które zbierałeś wcześniej, gdzie jesteś dziś, do momentu, jak się poznaliśmy i tego, co będziemy w przyszłości robić, a przede wszystkim poruszymy aspekty szkoleniowe w międzyczasie, organizacyjne i wszystko, co będziemy mieli ochotę. Także skąd ty się, chłopie, wziąłeś? Co, myślę, że jakbym zaczął mówić, skąd się wziąłem, nie starczyłoby nam tej godziny, więc powiem tylko krótko, przelecę przez kilka etapów. Generalnie pochodzę ze Śląska, a dokładnie z Chorzowa. Tam zaczynałem swoje pierwsze kroki jako młody zawodnik w klubie Ruch Chorzów. Natomiast po pewnych etapach tam też zacząłem grać w piłkę, skończyłem na drugim zespole, później były zespoły śląskie. No i zamarzyło mi się wyjazd do Anglii. Tam chciałem zdobywać swoje kwalifikacje, już nie piłkarskie, tylko trenerskie. Tam poprzez akademię, centra sportowe, tak zwane Development Centers, jak również polonijny klub London Eagles. Tak zdobywałem swoje doświadczenie i kwalifikacje w Związku Federacji Angielskiej. Po czym tak naprawdę leciały te lata, będąc cały czas związany z szkółką polonijną, ale w tym samym czasie już na szczeblu rozgrywek angielskich w piłce seniorskiej, ale wciąż dalej pracujący dodatkowo jeszcze w centrach sportowych różnych klubów i zbierający doświadczenie. Pojawiła się oferta zarządzania akademią, szkółką Lecha Poznań w Londynie. Taki padł pomysł, padło na moje nazwisko. Zarządzałem tym projektem przez 3 lata. No i przez to, że pojawiałem się również w Polsce, zachęciło mnie to jakby do powrotu do Polski. Stąd też ta droga, jakby łączyłem myśl szkoleniową angielską z poznawaniem myśli polskiej, która była mi coraz bliższa. Też tutaj skończone pewne kursy. Ale też pojawiła się ważna osoba w moim życiu w postaci obecnego dyrektora stali Mateusza Maciejewskiego, który tak naprawdę przez to, że gdzieś nasze drogi się połączyły na stażach w Holandii, czy też przez jego szkolenia w Anglii, będąc już w Polsce i pracując dla Football Academy Opole, zaproponował mi wejście do projektu wraz z Michałem Blaźlikiem do Stali Rzeszów. No i tak moja droga do dzisiaj toczy się w tym projekcie i do dzisiaj w nim jestem. No i ten projekt również połączył nas jako osoby, więc... Ale to na razie zostawiamy, Chrisu. Ciekawe rzeczy już tutaj się działy, bo żeby była jasność też, nie będziemy porównywać środowisk angielskiej piłki, polskiej piłki, nie będziemy tego mieszać w ogóle z innymi sportami, nie ma znaczenia.
tu nie chodzi o to, żeby wiesz, coś mierzyć, coś porównywać. Temat jest prosty. Co mnie zainspirowało z tej twojej pierwszej wypowiedzi? Jakie są aspekty organizacyjne, środowiskowe na poziomie szkolenia angielskiego i mentalne, które fajnie, gdybyśmy częściowo aplikowali tutaj na nasze środowisko? Czyli aż trzy aspekty, wiesz, środowisko, organizacja i poziom, i układ mentalny. Według ciebie, tak wiesz? So, pokrótce przejdę na pewno do poziomu rozgrywek, czy nawet poziomu szkolenia. Przede wszystkim na pewno duża różnica jest taka, że w Anglii są akademie profesjonalne i one są oznaczone pewnym poziomem. To z Martą pytamy, co to jest akademia profesjonalna? Właśnie. Wiesz co, to są kategorie 1, 2, 3. One, podobnie jak u nas powstał program certyfikacji akademii czy szkółek i przyznawania gwiazdek, tak w Anglii każda akademia ma jakby swoją kategorię. Ona jest uzależniona od ilości boisk, tych właśnie spraw organizacyjnych, na jakim etapie facilities, a więc inaczej no, obiektów, jak to wygląda, na co jest przygotowana dana akademia i ona jest określona kategoriami. Natomiast ważnym aspektem w samym jakby elemencie piłka nożna to jest grassroot, który jest jakby fundamentem do tego, że z tego grassroota wywodzą się zawodnicy, którzy trafiają do tych akademii. To są początki drogi, one już są jakby od 7 roku życia są rozgrywki. Nie wiem jak jest teraz, ciężko mi się, na pewno jest to, ja wyjechałem praktycznie 5 lat temu z Anglii, nie wchodzę już tak nisko w grassroot i nie zbieram informacji, czy do dzisiaj te rozgrywki są jakby na poziomie niższym. Natomiast grassroot jest jakby podzielony i ten poziom rozgrywek czy szkolenia nie jest tak duży, jaki ma miejsce w Polsce przykładowo, więc to jest ta kolosalna różnica, gdzie na przykład zespoły potrafią wygrywać po 8-10-0 z przeciwnikiem i to ma, tego starają się w Anglii unikać. To tak z wiedzy, którą ja posiadam, która miała wcześniej do czynienia, jak to wygląda dzisiaj. Natomiast od strony mentalnej. A mogę, jeżeli mogę tu przytrzymać się na chwilę. W ogóle ja też w piłce nożnej jestem od 5 lat, Marta od 2. I wiesz co, wybrzmiało to trochę tak, jakbyśmy mieli dzisiaj podobny model do tego angielskiego, tak prawie jakbyśmy go mieli skopiowanego. Czy tak może można dzisiaj wysnuć taką tezę? To znaczy powiem ci inaczej. Ja nawiążę do tego, co nas jakby połączyło, kiedy ty przedstawiłeś mi swój model myślenia i Mopexis na początku naszej drogi, to na pewno zapamiętałeś sobie moje pierwsze słowa, że na podobnym elemencie zostałem wyszkolony, bo te elementy, one się pojawiają w systemie szkolenia do poziomu tak zwany level 2, to jest poziom, który określa po level 1 następuje level 2 i to jest poziom, który pozwala ci na prowadzenie zajęć technicznych przede wszystkim, a więc nauczaniu w tych młodszych rocznikach. I ja też przechodząc tą drogę poprzez kursy angielskie i nauczanie też doświadczałem tej metody. Oczywiście ona jest inaczej nazwana generalnie, ale by nie rozpisywać się zbytnio, ja po prostu zrozumiałem bardzo szybko ten model, który do dziś w Imopexis funkcjonuje i łatwiej było mi zrozumieć. No i też jakby szybko zapaliśmy nić porozumienia w spojrzeniu na to wszystko i to też pozwoliło nam wiele ciekawych wieczorów, czy nie tylko wieczorów, spędzić na rozmowach i rozpinaniu całej tej zabawy, która nazywa się szkoleniem i jak przygotować do sportu zawodowego młodego chłopaka czy człowieka. Jak nie wieczorów, to obiadów, tak? Obiadów. Nawet i śniadania przy kawie też się zdarzały. Marta, jakieś pytania z tym mentalem angielskim masz? Nie, ale to znaczy chciałabym zapytać odnośnie tego, jak ta jednostka może treningowa, bo mówisz, że jest bardzo podobna i złapaliście z Tomkiem wspólny język, to co tam jest takiego podobnego, co zauważyłeś? Dosłownie wszystko, czy jest coś kluczowe?
Ciężko będzie mi się odnieść jedynkowo do obecnej momentów, które Tomek co chwilę rozwija, jak z nim rozmawiam. I często Tomek mówi, że my nic nie zapisujemy, wszystko jest w naszych głowach, w naszych folderach, więc... Ale będą plansze edukacyjne, więc wszystko będzie, wiesz... Tak. Natomiast na pewno to było tak zwane z angielskiego technique, skills and game, a więc technika, poprawa umiejętności i zakończona grą. To był taki podstawowy jakby element szkolenia za dzieciaków w podziale godzinnym, bo umówmy się też w jakiś sposób, że grassroots to są tak naprawdę raz treningi w tygodniu, maksymalnie dwa razy w tygodniu odbywają się treningi zakończone z reguły niedzielnymi meczami na tym poziomie rozgrywkowym. To nie jest pięć razy wrzucany proces, ponieważ akademie działające pod FA-em mają swoją filozofię i oni narzucają swoją filozofię szkolenia, ale każdy trener musi przejść w FA-u pewną ścieżkę, która jest jednolita w rozumieniu i w szkoleniu, więc to nas połączyło, że ta technika po technice jest umiejętność dopasowania odpowiednich narzędzi do nauczania tych umiejętności piłkarskich, a później zakończone to jest wszystko grą. Oczywiście powstało wiele sposobów, które rozbudowały tą strukturę treningową, zaczynając od gier, kończąc na grach, a w międzyczasie wyciągania wniosków i pracy nad pewnymi elementami technicznymi czy taktycznymi, wpływanie na umiejętność zawodnika, czy nawet samo to, że zawodnik sam uczy zawodnika, czy wypowiada swoje spostrzeżenia. Więc te elementy, które powstawały w FA-u, ja będąc tego blisko uczestniczący, po prostu słuchając Tomka, czy świętej pamięci Hucińskiego, Huciora tak zwanego, to po prostu trafiało to do mnie i też dzięki temu, że jakby odtwarzały mi się foldery i obrazy tego, czego ja dotykałem, doświadczałem, było mi łatwiej jakby wejść też w umysł Tomka i Huciora do tego momentu, że potrafiliśmy wspólnie widzieć tą przestrzeń sportu, bo Hucior również uderzał w elementy koszykówki, no ale bardzo sprawnie, szybko przechodzi w elementy piłkarskie i gdzieś tam te elementy, nawet mnie dopytując o pewne elementy taktyczne, ja otaczając się na świeżo z chłopakami w stali, którzy mieli swoje spojrzenia, swoje spostrzeżenia bardzo trafne i pozytywne, potrafiłem w to łączyć i zbierać sobie informacje i szukać tych rozwiązań, które wspólnie z Tomkiem staraliśmy się w tych naszych rozmowach rozkminiać na jeszcze drobniejsze elementy i szczegóły. Krisu, a mnie ciekawi jeszcze, tak zamykając wątek Anglii, historia trenera, nie pamiętam jak on miał na imię, który teraz jest jakimś bardzo wysoko postawionym dyrektorem w Premier League, co tam dwa lata praktycznie cały czas dostawał od ciebie po głowie. Weź to opowiedz, proszę. To jest mój serdeczny też przyjaciel, osoba, która zresztą znana w środowisku, myślę, może nie tyle polskim, dla niektórych osób znana, natomiast osoba, która trafiła do mnie przypadkowo. Ja zawsze byłem zwolennikiem, będąc menadżerem szkółki Lecha Poznań na Londynie, otwierając jeden z oddziałów tej szkółki, po prostu przez to, że dokończę, bo przeskoczyłem z tematu, jestem zwolennikiem, że trener to jest trener i rodzic to jest rodzic. Fajnie jak rodzic jest i wspiera dziecko, natomiast zawsze starałem się, do dzisiaj to jestem tego zwolennikiem, żeby rodzic nie ingerował w sprawy czysto trenerskie. Zadaniem rodzica jest przywieźć dziecko, wspierać je, być przy nim w trudnych momentach, natomiast zaakceptować, że ktoś ma wpływ na dziecko. I nawet jeśli ma jakieś tematy do poruszenia, to jest w stanie poruszyć, ale w spokojny sposób dopytać, nie wymądrzać się. Natomiast pojawiła się pewna osoba, która
bardzo sprawnie przeszła do merytorycznych pytań, do swoich spostrzeżeń i zainspirowała mnie do tego, że złamałem tą swoją żelazną zasadę, proponując mu pracę trenera w naszej szkółce Lecha Poznań, do tego stopnia, że jest to osoba bardzo komunikatywna i pozytywna i dzięki temu on, będąc ojcem swojego syna, bardzo szybko złapał kontakt z innymi dziećmi, złapał wspaniały kontakt z rodzicami, no ale też uczył się tak przy mnie i to do czego zmierzałem, że wiele tęgich ode mnie słów przyjął, których kompletnie z czasem nawet nie rozumiał, próbował zrozumieć i zawsze ta anegdota mi zostaje w pamięci, że kiedy po opuszczeniu przeze mnie Anglii on poszedł swoją ścieżką, drogą i znalazł się w Chelsea, Londyn, zresztą do dzisiaj w niej pracuje, dopiero tam, będąc w Chelsea na tym poziomie, zrozumiał, tak naprawdę przyznał mi się, że dopiero teraz zrozumiał, co ja do niego mówiłem wtedy, przez te 2,5 roku naszej współpracy docenił jakby to, co mówił i czasami jak się widzimy czy rozmawiamy w żarcie, mówi: nienawidziłem cię czasami za te twoje uwagi, spostrzeżenia, ale teraz wiem, do czego dążyłeś, do czego zmierzałeś, także dzisiaj ja mogę od niego dużo, dużo wyciągać, dzisiaj on obraca się wśród elit piłkarskich, dzięki temu też się rozwija, niesamowita postać, kontaktowa osoba, więc do tej osoby pewnie zmierzałeś i nawet kiedy mam jakiekolwiek spostrzeżenia swoje, konsultuję to z nim, jak to robi się tam. Arek też również otwiera mi jakby ścieżkę i drogę do tego, że mogę z Chelsea pozbierać sobie parę ciekawych informacji. No i co ważne, Arek też może być dla nas i dla Imopexi z pomostem w nawiązaniu kontaktów wśród trenerów angielskich, czy nawet osób, które działają. Nie, Krzysiu, to drugi wątek. Pierwsze, co pomyślałem w podobnym kontekście, zapraszaj już w tej chwili Arka na klinikę w lato, na klinikę futbolu i zobaczy, co my mamy. Zobaczy, co my mamy i wtedy ten pomoc, słuchaj, zostanie wybudowany tak szybko, że jeszcze sobie chłop tego nie wyobraża. Tak zrobimy. To jest pierwszy krok. Fajnie, że takie spotkanie i rozmowy mają miejsce, bo już padają pewne ustalenia. Czyli widzisz, działamy konkretnie tak, jak ty lubisz. Martusia, ty się uśmiechnęłaś chwilę wcześniej. Powiedz, co ci tam do głowy przyszło, bo to wyłapałem ten moment. Pewnie chodzi o przypadek. No o tak. To, że ta osoba stanęła na drodze u Chrisa przypadkiem. No. A my wierzymy, że nie ma przypadków. Ja na pewno wierzę, że nie ma przypadków. Myślę, że ty też, Tomasz, wierzysz, że nie ma przypadków i to, że najpierw nauczycielem tego trenera był Chris, potem się role odwróciły, ale myślę, że taka przyjaźń poprowadzi was do czegoś większego. Może to będzie droga Imopexis, ale na pewno jest to bardzo wartościowa droga i nie ma przypadków. I tu nie chodzi teraz, bo my w ogóle za często chyba tej nazwy używamy, w ogóle ludzie za chwilę będą mówili, że a to jedyny sposób i tak dalej. To skrótowo, myślowo i tak dalej. Po prostu no, tworzenie społeczności, która myśli w podstawie budowania dobrych wzorców szkoleniowych, kompetencji społecznych, neuro albo inaczej kognitywów, czyli sprawności układu nerwowego i fizyczności. No to jest ścieżka holistyczna, ale to dobra, zostawiam nie o tym teraz. No to co, Krzysiu, to jak było już to, co było, no to dalej to, co było, czyli nasz kontakt w Stali Rzeszów, no i twoja relacja bliska z profesorem, bo wiem, że i w Gdańsku bywałeś i na konsultacji i tak dalej, no to myślę, że to też można podeprzeć przyjaźnią, a dodam, że mało kogo profesor tak wysoko cenił jak ciebie. Dało się odczuć, niewątpliwie. I ten czas, który do dzisiaj notatki, które mam sporządzone z jego rozmów i nie tylko, bo często nawet wysyłał, zresztą nie tylko mi, bo myślę, że każdemu, kto dotknął profesora, dostawał notatki do przeczytania, zapoznania się z jego spostrzeżeniami, bo jak profesor miał w zwyczaju, czytając artykuł czy prasę,
wychwytywał, zaznaczał, dzwonił zaraz, gonił nas do kiosków, wykup dzisiejszy sport czy przegląd sportowy, bo tam i czytaj, i to przeczytasz, wróć do mnie i będziemy tu rozmawiać, więc te rozmowy czasami nawet trwały po 30 minut. Ale to było, to był niezapomniany czas i bardzo dobrze się do niego wraca. Natomiast jakbyś tylko wrócił do pytania o profesora, tak? No i nasze spotkanie, to był 2019 rok, chyba myśmy z profesorem zostali zatrudnieni w klubie, a rok później ty przyszedłeś jako koordynator dużej piłki, bo to też fajnie pokazuje, jak to, co trener powinien mieć jako edukator, a później mentor, czyli cały przekrój, który przeszedłeś od grassrootsów za granicą i tak dalej, poprzez tam jeszcze normalne rozgrywki, plus tutaj mała i duża piłka, i dojdziemy aż do tego, co dzisiaj robisz. Czyli zobacz, jak Krysiu, żebyś, ja tak o tym opowiadam z zachwytem, ale dlatego, że zazdroszczę, no bo wiesz, jesteś w sile wieku, kapitał na każdym poziomie jest dobry, więc doświadczenia, które zebrałeś, są top i jeszcze to masz to w mentalności, że cały czas szukasz, chcesz dowiadywać się, no i przede wszystkim jesteś prawdziwy, no. No tak, ta prawdziwość na pewno też spowodowała, że czerpiąc wiedzę między innymi od ciebie czy od Kuciora będą stali, ale też osób mi bliskich, które mnie sprowadzały, otworzyły mi tą drogę. Nie tylko, bo przecież wiele osób prześlignęło się przez stal i do dzisiaj pracuje, a jeśli nie pracuje, to jest w kontakcie z nami. Więc to środowisko naprawdę zostało stworzone rozwojowe i nie tylko przez osób, które tam były, ale też przez miejscowych trenerów, którzy do dzisiaj pracują i też dzielą się spostrzeżeniami i robią świetny wynik, jeśli chodzi o pracę czy rozwój młodych zawodników, których wprowadzamy powoli do tej piłki dużej tak zwanej, bo tak nazwaliśmy pewien podział. Piłka mała to zawodnicy do lat 13, piłka duża to zawodnicy od lat 14 wzwyż, łącznie z drugim zespołem. No i później zostaje ten pierwszy zespół, ten już najwyższy top topów, tak zwany Mount Everest stalowskiej piłki, gdzie od razu filozofia została stworzona przez prezesa na skupieniu się na jednostkach i jak największą ilość wyszkolenia i wprowadzenia ich do pierwszego zespołu. Stąd powstały struktury, zostały sprowadzone osoby. I dzięki temu, że będąc w tym projekcie, człowiek zbierał informacje i bez tych osób, które dzisiaj pracują, na pewno ten bagaż doświadczenia czy wiedzy nie byłby tak duży, jak jest, a dzięki temu mogłem tego dotykać, doświadczać i popełniając błędy jako osoba, dotykając, ale wspólnie wszyscy popełnialiśmy, ale dzięki temu poprzez te błędy mogliśmy się wszyscy wspólnie rozwijać i iść do przodu. I dzisiaj z tego korzystać i patrząc na owoce tego projektu po 5 latach pracy. Krysiu, ucinamy temat taki, żeby znowu ktoś nie mówił, że porównawczo, że promocyjnie, że jakkolwiek. Pytanie teraz ciekawe i znowu głębokie i ty możesz na to odpowiedzieć. Wiele akademii w Polsce, wiele, nie ma tego niestety w koszykówce, to ubolewam strasznie, aspiruje do tego, żeby być potentatem, żeby być w top, nie wiem, 50 Europy jako akademie piłkarskie. Oczywiście są potrzebne do tego boiska, organizacja, szkoła, internaty, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jakie według ciebie, pomijamy miejsce pracy, w którym jesteś dzisiaj, co mógłbyś poradzić potentatom polskiej piłki jako potencjały, gdzie zwrócić uwagę, które obszary rozwijać, żeby dojść do tego topu? To przede wszystkim wydaje mi się, że musi zadziać się pewien dysonans. Muszą być przede wszystkim ludzie. To ludzie tworzą organizacje. Ludzie z wiedzą, ale nie tylko, przede wszystkim z pasją. To się w stali udało, że była pasja od początku i ludzie w momencie wejścia projekt, ludzie na pewno muszą mieć pasję i chęć otwartości i rozwoju. Czyli budowanie kadr, zarówno trenerskich, nauczycielskich i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Nam też zajęło parę lat. Krysiu, teraz już ty już radzisz teraz.
Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że my dzisiaj, ja mogę, nawet nie wiem, czy to jest kwestia porady, tylko na przykładzie tego, jak został zbudowany projekt, na pewno popełniając błędy, dziś możemy powiedzieć, że mamy pewną ścieżkę, którą możemy się dzielić, możemy pokazywać. Mhm. Wspomniałeś fajną sprawę, że na przykład my dzisiaj, nie mając boisk w stali, jesteśmy w stanie zapewnić warunki szkoleniowe dla tych zawodników optymalne, na ile jesteśmy, ale to przez to, że ludzie chcą, ludziom po prostu przede wszystkim trzeba chcieć, nie tylko być z dyplomem trenera czy z dyplomem doświadczenia, tylko dalej być otwartym na to, że robisz coś dla tego młodego człowieka, stawia sobie jasny, konkretny cel. Do tych działań na pewno zalicza się to, że musi być przede wszystkim stworzone narzędzia do pracy dla trenerów, a więc warunki optymalne w postaci boiska, organizacja w postaci przygotowanego boiska, no bo w warunkach zimowych te boiska muszą funkcjonować dla potrzeb i rozwoju jednostki, jak i drużyny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa musi być od strony organizacyjnej również trenerzy przygotowani w postaci dostarczenia wody, dostarczenia zmiany planu, bo czasami warunki pogodowe czy sytuacje, na które nie mamy wpływu, ta otwartość i płynność pozwala na przeprowadzenie dalej mimo wszystko jednostki bez marudzenia. Wejdę, Marta, na chwilę w słowo, bo my się już trochę znamy. To Chris mógłby tak opowiadać, słuchaj, przez 2 godziny i cały czas byłby w detalach. I jego, słowo mi wypadło, standard pracy jest tak wysoki, że tam zaraz powie o wodzie, o boisku odśnieżanym i tak dalej, i tak dalej. Bo dobra, to chłodne to złapałem, do czego zmierzasz. Nie ma byle jakości u Chrisa, wiesz? Tam jak coś nie gra, to dostajesz kulę w łeb, że nie ma wody, nie ma tego, nie ma, brakuje piłki, piłka jest nienadmuchana. To jest taki, wiesz, standaryzacja pracy, pewne takie, wiesz, no ja dla niego często mówię lord, wiesz, że tam wszystko musi być z najwyższej póły. I to jest właśnie pokazanie profesjonalizmu. Wiadomo, że trener musi sobie radzić w każdej okoliczności i zresztą sytuacja, w jakiej jesteśmy, choćby tej klimatycznej, często tego wymaga, że trzeba tam, wiesz, z czegoś tam sobie poradzić, ale Chris ma standardy pracy niesamowite i tu, Chrisu, już nie chcemy o tych standardach. Dobra, to przede wszystkim wiadomo, musi być nakreślony pewien plan, do czego chcemy zmierzać i wszystkiego nie można robić. Musi być określony jakiś DNA, na czym chcemy się skupić, jak chcemy grać, jak chcemy szkolić, co jest dla nas podstawą w szkoleniu i jakich szukamy rozwiązań do tego, żeby przygotować tego zawodnika na wyższy poziom. Na pewno my jako ludzie powinniśmy wiedzieć przede wszystkim jedną ważną rzecz, że to, co dzisiaj młody człowiek ma za sobą i wchodzi na boisko, przede wszystkim musi być zrozumienie tego młodego człowieka, że on ma chęć i możliwość, stwórz mu możliwości tego rozwoju i starajmy się jako my ludzie, trenerzy, zrozumieć nawet jego braki, niedostatki, że to jest tylko pewien etap, że na tu i teraz on nie jest w stanie dać nam naszych oczekiwań, tylko jest w stanie dać to, co ma, ale poprzez cierpliwość, konsekwencje, pracę, determinację osób połączonych z tą właśnie organizacją, dobrym planem na szkolenie, pozwoli mu na to, żeby krok po kroku stawiał sobie on sam cele wysokie, a i my będziemy patrzeć na jego rozwój ze strony pozytywnej. Nieuniknione jest również to, że poziom piłki seniorskiej, no bo tak patrzymy my jako ludzie, że patrząc na młody organizm, on uprawia tą piłkę dla siebie. On nie jest w ogóle świadomy tego, co znaczy w przyszłości grać w piłkę. On mówi o jakichś sumach finansowych, zarabiać, patrzy na tych gwiazdorów piłki nożnej, chce się z nimi utożsamiać i chce z nimi być. Natomiast my jako ludzie świadomi, dorośli, musimy też wiedzieć jedną pewną cechę, że sam element taktyki i techniki nie doprowadzi zawodnika do wysokiego poziomu piłki zawodowej, bo na koniec końców to ciało wychodzi na to boisko z umiejętnościami i teraz
też ważny aspekt, który myślę, że jest nieodzownym elementem dziś szkolenia, to jest przygotowanie jego ciała i organizmu do wymagań, jakie stawia piłka profesjonalna, a to też jest kolejne spektrum, które dzisiaj jest na etapie rozwoju, bo poza tym, że jest trener motoryczny, który dba o przygotowanie tego człowieka do wymagań, jakie stawia sport zawodowy, to również są aspekty jak regeneracja, jak sen, jak żywienie się samemu zawodnikowi, a więc posiłki. Kiedyś piłka była, myślę, wydaje, z mojej perspektywy mogę powiedzieć, tanim sportem. Wystarczyły korki, piłka, kawałek boiska, zebrana grupa chłopaków, gramy w piłkę, prawda? Czasy stawiania tornistra czy kamieni jako słupów na bramki już minęły, bo tego już się nie stosuje. Ale dziś piłka jest również drogim sportem z perspektywy osób otaczających tego młodego zawodnika, bo owszem, do dzisiaj jest łatwy sport, kupić buty i piłkę, natomiast jeśli młody chłopak nie ma tych w akademii narzędzi w postaci motorycznego, fizjoterapeuty, no to te koszty muszą ponieść rodzice tego młodego człowieka. I dziś wiemy, że jeśli nie zapewnimy tej osobie odpowiednich narzędzi, nawet poprzez to, że akademie dzisiaj zabezpieczają się kontraktami młodego człowieka, widząc w nim potencjał na piłkę zawodową w danym klubie, to i tak rodzic musi być świadomy, że musi dopłacać. Tego nie uniknie i wspólnymi siłami musimy do tego dążyć, że klub może zabezpieczyć młodego chłopaka, ale mimo wszystko dalej rodzic musi wspierać go od strony finansowej, troski rodzicielskiej i strony mentalnej do wprowadzenia go na ten poziom. Dobra, zamykamy ten obszar, czyli mamy boisko, mamy program, mamy organizację, mamy wszystko dookoła zawodnika, mamy rozwój jego ciała, umiejętności, umysłu, kognitywów i tak dalej. Wszystko niby pięknie, mamy producenta zawodników, że tak powiem, linię produkcyjną do zawodników. Inne obszary wpływu na tego dzieciaka. Mam tu na myśli przede wszystkim to, jakim trenerem trzeba być, zaopiekować się, uzupełnić jakiś poziom tego, że nie ma rodzica przy sobie. No przecież nie chodzi o to, żeby dziecko skoszarować, dać mu jeść i spać i wiesz, żeby na głowę nie kapało i on piłkarzem zostanie. Jak ta strefa mentalna według ciebie dzisiaj, znowu ja mówię wprost, proszę cię o radę, jak rozwijać zawodników również poza boiskiem już. Przede wszystkim trener to nie jest osoba, która ma dyplom trenera i ma wiedzę piłkarską. Trener przede wszystkim musi otoczyć opieką zawodnika i zbudować z nim relację i więź pozawojskową tak zwaną. Zawodnik musi czuć komfort bezpieczeństwa i zaufania do osoby, która, jeśli trener oczekuje od danego zawodnika pewnych elementów boiskowych, to dziecko, to trener też musi odpowiadać za jego rozwój pozaboiskowy i na niego wpływ. Wiadomo, że nie jest to łatwa sprawa, ale poprzez spotkania przed treningiem, czy nawet jeśli mówimy o akademiach, gdzie jest bursa, nawet jeśli trener poświęci godzinę dodatkową swojego życia nie na samą taktykę czy przygotowanie trenerskie, bo tak naprawdę trening da się przeprowadzić. Wiadomo, że każdy chce przeprowadzić go w formie profesjonalnej, wszystko przygotowane i poukładane, ale tak naprawdę ten prawdziwy trening odbywa się poza boiskiem, kiedy łapiesz relację z zawodnikiem, poznajesz go bliżej, widzisz jego mocne strony, jego wady, jesteś w stanie doradzić mu w sposób prosty, nawet nie wchodząc szczegółowo, ale nakreślenia mu pewnych rzeczy i wspólnymi siłami budowania więzi między zawodnikiem a trenerem spowoduje to, że ten zawodnik łatwiej zaakceptuje nawet tą krytykę meczową czy pozaboiskową, przepraszam, boiskową. Więc ten obszar na pewno jest warty i dlatego to jest moja subiektywna ocena. Nie każdy się musi zgadzać i pewnie może być kontrowersyjna, ale dla mnie trener, dobry trener to osoba, która jest po przejściach, nie tylko życiowych, ale generalnie ma bagaż doświadczeń,
którymi może wyjść naprzeciw do tego młodego człowieka, bo młody człowiek będzie błądził. Nawet jeśli ktoś ma talent w wieku, zakładam, 10-11 lat, to na tym talencie będzie jechał, na tej ciężkiej pracy, ale w pewnym momencie on w tym poczuciu rywalizacji i cały czas stawiania go wysoko, przyjdzie moment u tego młodego chłopaka, że on będzie szukał nagrody w postaci, nie wiem, wyjścia, poznania, nowych możliwości, które się zaczną pojawiać. I tu jest teraz ważna rola osoby, która czuje to, nie tylko z perspektywy trenerskiej, ale też w postaci rodzica, gdzie miał kontakt choćby ze swoimi dziećmi, rozumie przede wszystkim dziecko, bo ci zawodnicy nawet tak mają po 19-20 lat, to są wciąż dzieci, to są wciąż młodzi zawodnicy, którzy mają swoje oczekiwania, mają swoje pragnienia, chcą spełniać marzenia. Nie każdy wychodzi z domu i jest na to przygotowany, więc trener staje się w jakiś sposób też fundamentem, poparciem do tego wszystkiego. I to jest ta głównie praca trenera, powinna się tu odbywać na tym etapie mentalnym. Myślę, że nawet miałem ostatnio parę dni temu fajną rozmowę odnośnie, że poziom trenerów w piłce, którzy są na etapie pracy z seniorami, są fantastycznie przygotowani do tego zawodu. To mówią trenerzy mentalni, czują tą odpowiedzialność, że tam już nie ma przypadku, że oni tam się znaleźli. To są osoby, które pracując z osobami dorosłymi, czują ich problemy, czują ich trudy codziennego życia, bo wszystko fajnie wygląda, kiedy jest piłka, kiedy są zwycięstwa, kiedy są pieniądze, nagrody, bonusy. Natomiast cała sprawa polega na tym, żeby być człowiekiem w momencie kryzysu. I kiedy młodzi trenerzy mają do czynienia z młodymi zawodnikami, nie mówię, że tego nie czują, ale na pewno ten bagaż młodych trenerów nie jest tak duży, żeby wyjść dla potrzeb młodego chłopaka. I stąd jest jakby moja teoria, że trener, dobry trener, to nie tylko dyplom, wiedza, umiejętności, ale również pewien przybyty bagaż życiowy, który pozwala mu na spojrzenie z tej drugiej strony, która jest, jakby nie patrzeć, bardzo ważnym aspektem społecznym. No bo piłkarz jest tylko na boisku przez 2 godziny, a pozostałe życie piłkarza polega na tym, jak funkcjonuje poza boiskiem, jak sobie radzić ze stresem, z presją, z tym wszystkim, co go otacza. A jeszcze jak mówiąc o piłce zawodowej, no to mamy do czynienia z ludźmi, którzy oczekują ciągłego wyniku, mówię tu o piłce zawodowej, wyniku i radzenia sobie z popularnością. Ale to już aspekty, które nie każdego będą dotykać. Troszeczkę się szerzej odniosę i też się uśmiechałem w pewnym momencie, bo Chris dużo wątków poruszył. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że w systemie rozwoju młodego zawodnika są różne okresy. Jest okres dzieci, gdzie kognitywy i technika się liczy, później taktyczny, później okres prowadzenia, to co 17-24 lata, że to jest dalej dzieciak. 17 lat można być dzieciakiem i 24 lata dzieciakiem. I dopiero później duża piłka, czyli olimpizm, 25-34 lata. A później zejście z obciążeń, czyli znowu pewna rola oddania doświadczeń i wiedzy, później edukator i później mentoring, czyli generalnie cała struktura koła życia w sporcie jest. Ale to nie o tym teraz. Podobało mi się, Chrisu, wątek, który mówiłeś, że trener musi, nie nazwałeś tego tak, ale musi być na swój sposób przyjacielem, podejmować też trudne decyzje dla zawodnika. Wiesz co, Marta, to tak, Chris zna tą historię, więc tobie opowiem. Byli zawodnicy, którzy po, wiesz, komunikacji z Chrisem płakali, że trener Chris ich tak potraktował, że ich odsunął od zespołu i tak dalej. I to jest właśnie to, co moim zdaniem będzie na rynku pracy w przyszłości bardzo cenne, to Chris ma, czyli precyzja, bezpośredniość i realizacja. Chris po prostu inaczej nie umie, nie umie być, wiesz, polityczny na poziomie, że będzie się gdzieś ślizgał, tylko po prostu jak coś jest do zrobienia, to robi. I teraz przewaga ogromna jest taka, że wie, co jego działanie wywoła w przyszłości. I przyszłość była taka, że ci chłopcy, oni po latach, teraz już nazwijmy 2-3 latach po tych sytuacjach, oni są tak wdzięczni trenerowi Chrisowi za to, że dzisiaj się rozwijają samodzielnie, bo zdobyli, można powiedzieć, takie doświadczenie życiowe, nie byli oszukiwani na poziomie, wiesz, przepchnięcia, wykorzystywania, a jesteś mi potrzebny, to jesteś ze mną, jak mi nie będziesz potrzebny, to cię odpalam.
zawsze, zawsze w prawdzie. Ale też były fajne rozmowy i kłótnie z Chrisem, kiedy kłóciliśmy się o chłopaka, który wybitny miał talent piłkarski, zresztą ojciec też był piłkarzem, no i tak naprawdę nie dostawał minut, zesłany do rezerw czy innych zespołów. Różne rodzaje negatywnych zachowań oczywiście przejawiał, co było trudne dla organizacji, ale albo trafiał na środkowego obrońcę, który każde zagranie ucinał po prostu młodemu przy samych spodenkach. I tam też się mocno kłóciliśmy, czy będzie grał, czy nie będzie grał. Nie? Kto ma rację, to, kto miał rację wtedy, to nie wiem. Generalnie nie chodzi o rację, tylko o później szereg wpływów, które ten chłopiec, ten młody zawodnik, którym się poddawał. No piękna sprawa, to są... To każdy zawodnik to jest przykład wybitnie klinicznej pracy. I właśnie ja mam trochę pretensje do polskiego futbolu, że ten okres 17-24 nie jest prowadzony z taką uwagą. Zresztą w moim odczuciu subiektywnym okres dzieci i młodzieży też nie jest prowadzony z taką uwagą. Oczywiście niby wszystko jest pięknie na pokaz, wszyscy niby mają co robić w sztabie, ale nie robią tego, co trzeba. To jest moja opinia. Absolutnie nie oczekuję, żeby ktoś się z tym zgadzał, bo nie każdy jest w moim ciele, w moim umyśle i perspektywie. Ale 17-24 lata, tu apeluję do Chrisa właśnie, żeby on stał się mistrzem tych młodych ludzi, którzy potrzebują autorytetu osoby dorosłej, które będą popełniać błędy, będą za to brać konsekwencje pierwszy raz, ale nie będą oszukiwane i będą poprowadzone przez to życie sportowe, które będzie kusiło z wielu poziomów, zresztą przede wszystkim tym finansowym, że tam potrzeba szczególnej uwagi, bo można 7 lat w kogoś inwestować i dopiero zaskoczy. Patrz Lewandowski, który nie był jakby Neymarem, który w wieku 17 lat grał zawodowo, tylko czekał na swoje chwile. Sorry, że mi się tak zebrało trochę dłużej i też nie do końca. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, Tomek. Natomiast myślę, że jeszcze ważnym aspektem, którego tu nie poruszyliśmy, on może jest mniej ważny, to też, ale ważny jakby w szkoleniu, to też ma duże znaczenie, mówię tu o scoutingu, który z perspektywy nawet czasami zmiany środowiska dla samego rozwoju jest bardzo ważnym aspektem. I teraz ta zmiana. A my Polacy się tego boimy. Zmiana środowiska wiąże się z odrzuceniem, a ty teraz pięknie, powiem tak, po angielsku powiedziałeś, że zmiana środowiska jest rozwojem, bo jest. Tak, tylko nie każdy jest na tą zmianę gotowy i czasami my jako, czy my, bo znowu mówię w osobie jakby klubu, po prostu sam scouting z perspektywy umiejętności czysto piłkarskich to jest łatwo określić. No, myślę, że jak postawię 10 trenerów, każdy jest w stanie wskazać zawodnika, który dla każdego się spodoba, natomiast nie sztuką jest znaleźć tego, co ma, co bryluje na boisku i fajnie wygląda, sztuką jest znaleźć tego, co ma w tym meczu coś do zaoferowania innego i to jest prawdziwy scouting tak naprawdę z perspektywy, czego ja doświadczałem jeszcze będąc na brytyjskiej ziemi. Na poparcie natomiast twojej myśli, zostawiając... jeżeli mogę, na poparcie twojej myśli dam tak. Przykład jednego z wywiadów. Nie wiem, która nasza tenisistka została zapytana, czy na treningu widać różnicę między pierwszą rakietą świata a 10. Ona powiedziała, gdybym postawiła ci 200 numerów z rankingu ATP, ty byś nie wiedział, która jest pierwsza, która jest 200, bo poziom techniczny jest taki sam. Więc zwróciłeś fajną uwagę i ty to widzisz, który dzieciak ma możliwości lub deficyty do tego, żeby grać, gdzie trzeba pracować. Tak, no bo umówmy się, no nie ma idealnych graczy i nie ma ich ani w Polsce, ani w Anglii, w Holandii, czy w jakimkolwiek innym zakątku. Oni mają pewne umiejętności, a pozostałe muszą się ich nauczyć, a więc rozwijać te, co już mają do poziomu większego, natomiast tych, których nie mają, bądź mają na poziomie słabszym, po prostu w jakiś sposób również poprzez trening poprawiać. Natomiast zmierzałem do ważnej rzeczy, że czasami dla zawodnika jest ciężko cokolwiek na treningu czy poprzez miejsce nowe pokazać z perspektywy czysto piłkarskiej, bo ten okres adaptacji jest
czasami tak długi i tak ciężki dla niego, że on po prostu właśnie potrzebuje tego wsparcia i tego zrozumienia, wyczucia nie tylko przez trenerów, całej organizacji, bo osoby, które pracują w akademiach, czy decydują się na wyciągnięcie zawodnika z jego naturalnego środowiska, w którym się wychował, w którym był, musi mieć świadomość tego, że ten chłopak na początku, jeśli piłkarsko się będzie bronił i złapie relacje z zawodnikami, to jest wszystko fajnie, udało się. Natomiast będą sytuacje, gdzie ten zawodnik nie pokaże pełni swoich możliwości w tym nowym środowisku, bo potrzebuje czasu. Natomiast teza, której, czy nawet fakt jest taki, że zawodnik zawsze obroni się poprzez umiejętności piłkarskie, zawsze go szatnia kupi. Natomiast sam scouting też powinien polegać nie tylko na tym, jakim do czynienia mamy z zawodnikiem technicznym czy taktycznym, ale również od tej strony mentalnej, do której poruszałeś i dążysz, jak on będzie reagował w nowym środowisku z nowymi zawodnikami, z nowymi osobami, trenerami. No i też jak trenerzy zaakceptują jego dziwadła, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że... No co, muszą to pokochać, no. Dokładnie, też muszą zrozumieć, że po prostu środowisko, w którym my żyjemy, może być takie, a on przyjdzie z środowiska zupełnie innego, regionu nawet, Polski, który definiował innymi zasadami, wartościami i dziś te wartości nimi się kieruje w danym momencie. Na potwierdzenie Twoich słów, Krisiu, dam przykład badań, które Wojtek Falenta publikował właśnie z Angielskiej Federacji, że mierzono, kiedy dziecko, młody zawodnik, tam nie pamiętam, 11-13-latek chyba ten przedział wiekowy był, kiedy gra, można powiedzieć, swój optymalny poziom po jakby powrocie z utraty bliskości i bezpieczeństwa związane z rozłąką z rodziną. Jeżeli transferuje się dzieciaka w sierpniu, on w grudniu dopiero gra swój potencjał, bo 3-4 miesiące trwa jakby zapełnienie tego braku, zdobycie zaufania i tak dalej. I tu jest znowu sytuacja taka, że trener nie może rozliczać przez wyniki, tylko trener sektora młodzieżowego, tylko musi akceptować przede wszystkim niespójny rozwój młodego człowieka z każdego punktu widzenia. Młody człowiek raz gra szczyty, raz doliny i tak naprawdę mu się cały czas to waha. Zagra super, później zagra beznadziejnie i szuka cały czas winy, a ty mówiłeś pięknie o tym, że powinien szukać oparcia. No ale problem jest taki, tak globalnie, a może się mylę, że niestety młodzi zawodnicy są wykorzystywani do realizacji wyników trenera. Czyli słyszałem, że są takie przykłady, w których trener U12 gdzieś tam w Polsce mówi: o mać, kim ja będę grał, dajcie mi ludzi. No to zupełnie nie tak sobie może powiedzieć trener, wiesz, ekstraklasy, że nie może zrobić wyniku, bo nie ma ludzi. Z automatu powinna być riposta krótka, zakasę rękawy i szkol go, tak? Rozwijaj zawodnika, tak. Ja jestem też zdania jednego, jeśli zawodnik potrafi kopnąć piłkę, i tu nie mówię o wysokim poziomie wyszkolenia technicznego, sam fakt na danym etapie wieku, jeśli potrafi kopnąć piłkę i ta piłka trafia do partnera, czy wolne miejsca tak zwane, to znaczy, że ten chłopak coś ma w sobie, dajmy mu czas. On może mieć umiejętności mniejsze w postaci chronienia piłki, driblingu, biegu, jego mięśnie są, myślę, gotowe na pewne sprinty czy elementy stricte motoryczne, ale będąc w środowisku, w którym się będzie rozwijał, które będzie miał stworzone wśród swoich rówieśników i akceptacji z ich strony, to ten chłopak po prostu będzie rosnął. Nie wiemy, czy on dojdzie do jakiegoś poziomu tak zwanego mistrzowskiego. Tak samo jak nie mamy gwarancji, że ci na danym etapie, co są na dziś w wieku 12, 14, 15 lat, mają pewne umiejętności, to strony piłkarskie będą cały czas topowe, ale te aspekty pozapiłkarskie będą mieć wpływ na to, czy on tą piłkę dotknie od strony zawodowej i będzie tak zwane żył z tej piłki, czy z tej piłki nie będzie żył. Nie? Stąd ten procent doprowadzenia zawodnika jest mało i my na przykład często to powtarzamy naszym chłopakom, mówię tu o stali, na każdym etapie, bo tych rozmów człowiek czy w gabinetach, korytarzach, czy na boisku przerabia mnóstwo. To jest jedna teza. No, każdy z tych zawodników wybrał najcięższy zawód świata. Populacja
nasza jest tak ogromna, że każdy z młodych ludzi, w większości chce grać tą piłkę. No ale wiadomo, że koniec końców ktoś przez 20 lat tą piłkę uprawia, trenuje, a na koniec nie zostaje zawodowym piłkarzem, a ktoś po 5 latach studiów robi zawód i wykonuje go i z niego żyje. Więc ta cała otoczka tego wszystkiego jest tak niewyobrażalnie piękna, że coś nieświadomego, masz na coś wpływ, masz jakiś czynnik ludzki, który chcesz komuś przekazać i niekoniecznie to musi być piłkarzem, tylko sam fakt, że stworzysz człowieka, który kiedyś pójdzie w dowolną dziedzinę życia, a na koniec wspomni sobie choćby ten jeden element, czy zostało mu przekazane coś, co z tobą zabierze ze sobą na swoją drogę, która może być w różnym kierunku i często Tomek to powtarzał, że sama piłka w sobie ma ludzi jednoczyć, ale stwarzajmy też programy, gdzie ci ludzie będą odnajdywać siebie po nieudanym epizodzie piłkarskim w postaci bycia przy piłce w różnej roli motorycznego, fizjoterapeuty, dyrektora, menadżera, czy nawet będąc przy sporcie. Krzysiu, tak podsumuję to, co powiedziałeś jednym zdaniem, czyli generalnie kluczem wielkich akademii jest stworzyć środowisko. Oczywiście można pójść różnymi torami, żeby nie było, bo można pójść jak tam, nie wiem, Spartak, że obóz pracy dla dzieci, kto nie wytrzyma, to out, a kto wytrzyma, to będzie grał. Ale tak naprawdę, żeby zrobić zdrowe społeczeństwo właśnie w systemie dookoła sportu i sportu, no dlatego odsetka, który to przetrwa, trzeba stworzyć dom rodzinny, pełne zaufania, wsparcia, opieki, prawdy i uczciwości. I wtedy te dzieciaki będą miały przestrzeń do tego, żeby dobrze się rozwijać. Tego życzę ci w każdym miejscu, w którym będziesz, żebyś miał wpływ na kształtowanie takiego środowiska. Jeszcze coś chciałem mówić? Nie, ale Marta, może coś? Ja chciałam cię, Chris, zapytać o twoje marzenia. Jakie są marzenia odnośnie tego tematu, który jest właśnie dzisiaj, czyli odnośnie może piłki nożnej, odnośnie zarządzania, tworzenia, kreowania? Wiesz co, jak powiem o moich marzeniach, to dostanę za chwilę mnóstwo ofert, więc zostawię dla siebie. To się spełnią. Nie ma szans, to mają się spełnić. Masz wybierać także, hej. Słuchajcie, to znaczy ja z perspektywy, że byłem w środowisku, ja zawsze to powtarzam, wychowany w Anglii, bo myślę, że 13 lat spędzonych tam na różnym etapie rozgrywek pozwoli mi spojrzeć z innej perspektywy na tą otoczkę, która dla mnie futbol tak naprawdę towarzyszy mi przez całe życie od małego. I doświadczając tego, będąc tam, moim marzeniem na pewno jest, by te wszystkie założenia, których doświadczamy jako ludzie, czy zarządzający ludzie, czy ludzie, którzy tak jak Imopexis próbuje coś stworzyć dla tych dzieciaków, żeby faktycznie to zaczęło się bronić od strony sportowej. I każdy program ma rację bytu, każdy program daje coś innego, każdy program ma swoją skuteczność w działaniach. Czy przyniesie owoc w postaci tworzenia mistrzów, tego nie wiem. Natomiast marzeniem byłoby takim, że każdy, kto miał wpływ na rozwój tych młodych ludzi, zacznie w Polsce pojawiać się grono naprawdę dobrych zawodników, no bo mówimy o piłce nożnej, nie o pokoleniu jakimś danym, tylko grupie, które co jakiś czas wypuszcza owoc w postaci dobrego szkolenia i świetnych zawodników, którzy idą w świat i cieszą się z gry dla nas. My możemy ich podziwiać, cieszyć się, oklaskiwać i być dla nich wsparciem, bo uważam, że każdy, kto wychodzi spod naszych skrzydeł, należy ten kontakt mimo wszystko trzymać z tą osobą, jakikolwiek bym się nazywał, czy po roku, czy po dwóch, ale zawsze z podniesioną głową odezwać się choćby SMS-em, pogratulować mu sukcesu i tak, żeby on się fajnie wspominał. Więc uważam, że mając narzędzia do rozwoju, wpływać na ich rozwój i tworzyć tych chłopaków poprzez, tak wspomniał tu Tomek, poprzez środowiska, przede wszystkim nie oszukiwać zawodników. Ja myślę, wydaje, że oczywiście nie możemy mówić im prawdy, nawet tak
znamy tą prawdę, jesteśmy w stanie przewidzieć pewne elementy, to mimo to dawać im wsparcie. Zawodnicy dojdą sami w pewnym etapie swego rozwoju, czy przygody z piłką, czy drogi, że to nie jest dla nich sport. Zmienią sport, zmienią ścieżkę swoją na inne zainteresowania z dziedziny życia. Natomiast koniec końców my jako ludzie powinniśmy być w poczuciu takim, że myśmy mieli wpływ na tą młodą osobę i ta osoba w jakimkolwiek znajdzie się punkcie życia, wspomni nas pozytywnie na tyle, że my również możemy, spotykając ją przypadkowo czy gratulując jej pewnego osiągnięcia sukcesu, nie tylko na stronie sportowej, ale też życiowej, mieliśmy na to wpływ. Więc reasumując, każde narzędzia, które stosujemy w naszej pracy, przynosiły owoce w przyszłości do tego, że ci ludzie będą się rozwijać życiowo, a od strony sportowej osiągali sukcesy, gdzie Polska będzie dumna z tego, że osiągnęła pewien poziom sportowy dzięki właśnie szkoleniom, które robimy. Nie tylko naszych ambicji, ale również spełnienia ambicji tych młodych chłopaków. No to tego ci życzymy. Życzymy. Krisiu, zamykamy temat, bo godzinka minęła. Wielkie, wielkie dzięki za to, co zostawiłeś tutaj dzisiaj. Oczywiście odpowiadając na komentarze, będzie to dostępny materiał, będzie można odtwarzać, kiedy będziemy chcieli. Dziękujemy wszystkim, którzy to oglądali. Marta, jeszcze musimy 3 minutki podsumować, także Krisiu, powodzenia we wszystkim, co robisz. Słuchajcie, jak jakieś kafy walnąłem, to zrozumcie. Mam nadzieję, że było ciekawie, a jeśli są jakieś pytania z tej strony, ktoś by chciał temat zaczepić, to jestem dostępny. Tomek, możemy kontakt udostępnić, czy nawet sami mnie znajdziecie poprzez media społecznościowe. Super. Życzę dobrego wieczoru, dziękuję za zaproszenie raz jeszcze i dla wszystkich słuchaczy dobrego wieczoru. Zostań proszę jeszcze z nami na backstage'u i na tą porę dziękujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Martuś, krótkie podsumowanie. Moje odczucie, trener z wielką inteligencją emocjonalną, zresztą to profesor też o Krisie mówi, że on w pierwszej kolejności czuje, co druga osoba myśli, czuje i to jest fajne. No, nie zrobiliśmy wątku, słuchaj, tego, co Kris dzisiaj się zajmuje, czyli nabór zawodników, nabór, jak to się mówi, scouting do pierwszego zespołu i tak dalej, kontrakty, to też jest ciekawy obszar, w którym Kris ma doświadczenie, więc zobacz, jaka szeroka paleta doświadczeń. Twoje dwa zdania? To, co mi się bardzo podobało, to Kris podkreślił to, żeby patrzeć na zawodnika, właściwie żeby trener patrzył na zawodnika poprzez kompetencje, czyli nie poprzez wynik, tylko poprzez to, jak się odnajduje w danym środowisku i że też potrzebuje czasu. Zresztą miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Krisem na kongresie wiedzy o piłce nożnej i on rzeczywiście podkreślał to, że na przykład jakaś akademia ma inny sposób komunikacji, jakoś, no też się na tym dokładnie nie znam, ale pamiętam, że jakieś konkretne nazwy są tutaj, a w innej już akademii zupełnie totalnie odmienne, a mówił mi, że w Anglii na przykład jest wszystko usystematyzowane i wszyscy mówią jednym językiem, więc nawet jeżeli tutaj w naszej piłce nożnej jest tak, że mamy różny język, to tym bardziej musimy patrzeć na zawodnika poprzez kompetencje i na to, czy on się odnajduje, że tak powiem, w tym środowisku, czy potrafi zmieniać to środowisko i jak bardzo możemy zobaczyć jego potencjał i potem wykorzystać. No fajnie, fajnie, że to powiedziałaś. Faktycznie w punkt. Jeszcze jedna mała informacja, dosłownie minutkę. Takie płytki mamy z Martusią już i mamy je u siebie, ale chcielibyśmy, żeby były u was. Płytka ekstratrener.pl, czyli 10 pierwszych odcinków pierwszego sezonu kliniki Imopexis, w której z Martą dzieliliśmy się naszą perspektywą na proces szkolenia dzieci, młodzieży i zarządzania w sporcie. No i druga edycja również taką płytką się zakończy, 10 odcinków właśnie z naszymi gośćmi, których poznajecie w każdym miesiącu. Żeby dostać taką płytkę, szukamy, prosimy o wsparcie na platformie Patronite, patronite.pl, użytkownik Imopexis. Tam przy dowolnej wpłacie
pocztą dostaniecie taką płytkę, wspierajcie nas, bo dzięki wam my się uczymy, dzielimy się tą wiedzą i tak dalej. Druga publikacja, którą warto się tutaj podzielić, to również książka naszego autorstwa, Edukacja wczesnoszkolna. Można, ja bym to dzisiaj powiedział tak, Imopexis w praktyce. Gdyby ta książka nazywała się Imopexis w praktyce, miałaby 10 tysięcy sprzedanych podręczników, gdyby się nazywała Wychowaj Mistrza, miałaby 10 milionów sprzedanych podręczników, ale ona ma się tak nazywać i ma być dostępna dla tych, którzy wiedzą, co tam znajdą, a znajdą tam całe procesy neurodydaktyczne, cały proces szkolenia, cały system Imopexis opisany w praktyce, w metodzie i w formie, sposobie i metodzie pracy oraz w sposobie komunikacji, to o czym między innymi dzisiaj też rozmawialiśmy. Dlatego jest taki suplement, liczba tych książek jest ograniczona, ale bo to są nasze autorskie druki, także my je, można powiedzieć, rozdajemy za jakieś drobne wsparcie, którym chcielibyście nas wesprzeć. A co ciekawe jeszcze, że już w drodze do mnie jest paczka, jutro może będzie, z podręcznikiem autorstwa profesora Tadeusza Hucińskiego, procesy komunikacji. No taki ostatni Imopexis, liczba też jest limitowana, to też tylko autorskie podręczniki i no szukajcie, śledźcie tych naszych działań, a będziemy zaskakiwać non-stop, bo w grudniu będzie prawdziwa bomba w postaci banerów edukacyjnych do piłki nożnej, które robimy z największą starannością, no to będzie dopiero top. No ale to, wy o tym zdecydujecie. Marta, kolejny krok za nami. Gratulacje. Dzięki. Bardzo wam dziękujemy, że byliście oczywiście z nami. No i za miesiąc znowu się widzimy. I czy możemy już gościa przedstawić, czy jeszcze nie? A no właśnie, oczywiście zawsze jest problem. Tak. W następnym odcinku będziemy rozmawiali o ciele i umyśle, czyli układzie nerwowym. Gościem naszego kolejnego odcinka za miesiąc będzie osoba, którą już znacie, która miała z nami przyjemność w Radiu Cenzura rozmawiać o jednym odcinku. Tam było trochę o sporcie, trochę o filozofii, trochę o życiu, a tu myślę, że pójdziemy jeszcze bardziej sportowo, bo kontakt z tym człowiekiem rozwija bardzo, daje refleksję, jak mało wiemy, a jak wiele musimy się uczyć, a jak trudne, albo inaczej, jak znaleźć aplikację tej wiedzy do codziennych wyzwań treningowych. Gościem, którego zapowiadamy, to będzie dr Jakub Sagę, już w grudniu przed świętami odcinek, jak każdy, premium. Dziękujemy za dzisiaj. Marta Włodarczyk i Tomasz Wieczewski. Pozdrawiamy.